Witam, z tej strony Gajosowo, to jest kolejny odcinek z Rimorda na modach. Dobra, mała przebudowa była, jak wiecie, próbowałem zrobić to. Tutaj już ustawiłem sobie możliwość wykopania wszystkiego, co się da, przy okazji oczyszczając teren pod zabudowę. Na dole również to zrobiłem. Najgorsze będą właśnie te tereny, te miejsca, w których będzie dużo surowców. Dużo rescue podów też spadło w międzyczasie, nie wiem, dwa, może trzy, ale generalnie dużo pod względem takim, że to będzie trudne. Ej, nosorożec i... się zginęli. Będzie trudne do ogarnięcia. Teraz tak, usuńmy podłogi jeszcze. Okej, okay, tutaj usuńmy ściany. Tutaj metal, to jest węgiel. No, węgla naprawdę nie potrzebujemy. Będzie, mam nadzieję, że będzie opcja, to sprzedamy ten węgiel. Zrobiłem tutaj podłogę. Plan betonowy, plan sterylnych płytek, z racji takiej, że to będzie teren, w którym będzie kuchnia. Sterylne płytki będą w kuchni, beton jest w lodówce. Gdzież mogą odwrotnie zrobić. A dobra, już. Zostawmy zawsze te sterylne płytki, mogę zrobić jeszcze zamiast betonu. Beton jest niestety robiony inaczej niż w czystym Rimordzie. W czystym Rimordzie jest robiony za pomocą metalu. W Rimordzie na modach, który ja mam, jest robiony za pomocą konkretu. Chociaż tu się mogę mylić i konkret może być na przykład w czystym Rimordzie, ale raczej to jest metal. Dobra, przebudowę, jak widzieliście, zrobiłem małą, nie zrobiłem wszystkiego, dodałem kilka rzeczy. Pierwsze co to jest zrobienie cleanera, który jest związany z stołem warsztatowym, nie wiem jakim cudem on tutaj jest. Został nam jeszcze howler do zrobienia, jeden mining bot. Są oni nie są oni mi tak potrzebni pilnie, ale chciałem zrobić... a niech będzie crafter. Ale chciałem zrobić, żeby nie mieć problemów z czyszczeniem podłogi, po pierwsze. Po drugie, żeby nie mieć problemów z howlingiem, czyli z przenoszeniem itemów do składu. Możecie trochę się zdziwić, ale łazienka jest przerobiona. Jest ona już w terenie takim mocno rozbudowanym. Planowo to ma być trochę inaczej wyglądać, ale generalnie ma to działać na tej samej zasadzie, czyli będzie pompowana woda z ziemi za pomocą elektrycznej pompy i water well do water tower. Z water tower będzie ona szła do electric boiler. Wcześniej był log boiler, który niestety został zniszczony. Ale stwierdziłem, że już dodam electric boiler, bo będzie łatwiej utrzymać temperaturę. I nie będzie trzeba czekać, aż się naładują go drewnem. Będzie temperatura szła z electric boilera, woda z electric boilera szła do hot water tanków i z hot water tanków idzie na tereny już później użytkowe. Co dziwne, moi koloniści spłukują wodę gorącą wodą. Znaczy spłukują drugiego podłączenia, oczywiście spłukują łazience, toaletę za pomocą gorącej wody, bo nie ma dostępu do zimnej wody. Najtrudniejszy jest tutaj ten teren, powiem wam szczerze, bo to jest do ogarnięcia bardzo trudne, z racji takiej, że boty budownicze nie chcą mi tego wykupywać. Wcześniej się to robiło za pomocą botów budowniczych. Teraz coś boty budownicze się wolno pracują, żeby brzydko nie powiedzieć, i nie chcą mi tego robić. Tutaj mamy kolejne rzeczy, muszę... Jak zobaczę, wiecie co, będę robił tak. Gdzie zobaczę komponenty, tam będę wysyłał kolonistę, żeby to zebrał, bo potem komponentów nam będzie brakować, a nie wiem, które badanie jest od robienia własnoręcznego komponentu. Tyle tych badań jest, że ja już nie pamiętam, które to badanie jest w modyfikacjach. Gdzie te komponenty były? Gdzie one były? Były przy tym komponenty? Widziałem przy tym komponent, przecież widzieliście razem ze mną. Okej. Okay. Czy rzeczy nie zniknęły? Jest. Rzeczy nie zniknęły. Ej, nie to, tylko howling komponent. Tu jeszcze były gdzieś komponenty.
Howling Component. Howling Component. Nie wiem skąd te komponenty tak naprawdę howling, się biorą. W tym terenie możliwe, że kupowałem, jak były transporty. Przychodziły tutaj mam ścianę z piaskowca, którą wcześniej przerobiłem, ale musiałem coś zepsuć i się nie zapisało. Albo wyłączyłem, bo coś robiłem minutę, chyba sekundę. Myślałem, że autozapis jest i wyłączyłem. Nie było tu zapisu i generalnie komponent po prostu możliwe, że wracając, nie pamiętam już co mówiłem. Coś o komponentach, ale już nie pamiętam co o podłogi. Wiem, że komponenty możliwe, że po prostu transport, ale aha, już wiem. O tej ścianie, że jest nieprzerobiona, bo robiłem ją na woodlock ścianę, bo łatwiej jest z woodlocka zbudować taką ścianę niż z piaskowca, którego nie mamy zbyt dużo, więc przerobiłem to na woodlock. Na razie to cofniemy. A, już wiem co się stało. Nie, było to moim błędem. Zginęli mi koloniści, ponieważ ustawiłem tą ścianę na woodlock. Gdzie jest ta produkcja struktury? Zrobiłem tak jak ścianę tutaj leci. I tutaj zrobiłem otwarcie. I co zrobiły bot? Zrobiły boty, zamiast zajmować się zajmowały się ścianą, ale zamiast w 100% zająć się samą ścianą, rozwalili też tą ścianę, którą oznaczyłem do rozebrania. I co się stało? Wyskoczyła nam zawartość tego pomieszczenia. Co nie udało się nam uratować, przez co nie udało mi się uratować kolonistów, ponieważ koloniści zaczęli się z tym bić i się zepsuło. Oswójmy te jak one się nazywały stwory, nie pamiętam. Mega, nie, mega leniwce, ma wolice, ma woły i ma wolice. Groby już są postawione, będę jeszcze przenosił je, ale to jest tymczasowo tam. Tak. Fil łowi ryby, cedi. No, powiem wam szczerze, takie małe trochę małe miasto mi się zrobiło, przynajmniej przez chwilę mi się tak wydawało, wiecie. Spozowałem na chwilę, aż spozowałem. Nie nagrywałem na chwilę grę. Robiłem coś przy kompie, przy komputerze, ogólnie z biurka ściągałem rzeczy i włączam sobie na szybsze na przyspieszeniu i po prostu zostawiłem grę wolno i tak mi się patrzyło na te na tych kolonistów jakby na małe miasteczko. I wpadłem na pomysł, żeby zamiast zrobić takie wielkie budynki następnym razem, zrobić typowe miasteczko, czyli nasze typowe miasto, miasteczko, żeby powiedzieć, typową osadę, czyli budynki osobno. Nie robić jednego wielkiego budynku, tylko robić budynki osobno, nie wiem, skład osobno. Przy tym warsztat, który też jest osobno wejście. No toalety w budynkach raczej publicznych, ale jeżeli by było możliwość, to osobno. Przepraszam was bardzo. Mogę trochę kaszlić, czego nie mamy w mining potach. Howl, nie mamy komponentów? Nie, nie mamy metalu. Nie mamy metalu według gry. Tutaj jest metal. Zajmijmy się tak. Zajmijmy się howling metalu. Okej, okay, muszę się naprawdę zabrać za nagrywanie, bo ostatnio była przerwa też, dlatego właśnie, że jest dużo roboty w tej grze. I było problemem właśnie nagrywanie. Stwierdziłem, że nie będę nagrywał, jeżeli nie będę miał całkowicie przerobionego tego domu. No i odcinka. A tak. Na szczęście to są ci, którzy nie są groźni teoretycznie, bo to są koloniści. Jednak też są koloniści, ale to są koloniści, którzy są. To jest plemię. Plemię, które jest uzbrojone tylko w broń plemienną, czyli w kusze, łuki, miecze, no miecze może nie, ale jakieś maczugi i tak dalej. W coś, co jest
czego łatwo się pozbyć. Z łuku, chociaż można powiedzieć, że łuk jest trochę lepszym wyborem i kuszą niż niektóre pistolety, ponieważ mają większy zasięg. Ale generalnie obrażenia większe zada pistolet. Już jest jeden kolonista pokonany. Już miałem małe tutaj więzienie, trochę zdobyłem pieniędzy na nich, na więźniach. To jest głupie, ale jeżeli jest możliwość, znaczy jeżeli jest modyfikacja, która pozwala na to, to można kolonistę, no wiecie, można operować kolonistów generalnie i inne osoby, tak? I za pomocą kolonistów, za pomocą... Zrób się... Można operować i operując można zdobyć, sprzedawać narządy. Oj, Phil, troszkę niebezpiecznie. No i bezpiecznie, Phil, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Zwiewają. Okej, okay, weźmy strzelaj do woli. Nie strzelaj do woli, tylko to wyłączmy. To wyłączmy, to wyłączmy. Okej, okay, tu. Many. Uwięź. Tak. Broker jest leczony. I przy okazji, można powiedzieć, gdy macie czystego Remorda, jest to teoretycznie zakazane operowanie, chyba że macie specjalną cechę kolonisty, ale generalnie teoretycznie jest zakazane operowanie kolonistów, nasz kolonistów, operowanie więźniów, generalnie korzystanie z ich narządów. Ale zrobiąc to, uleczyłem naszego kolonistę, ponieważ mieliśmy kolonistę, Hurtel bodajże. On miał problem z astmą. No i kolonist i więzień, który i tak zginąłby, bo miał zarazę, przepraszam, nie zarazę, tylko jak to się nazywało na ZZ, na I. Tu jest łóżko więzień. Infekcję, miał infekcję, spowodował, i tak by zginął kolonista, który miał infekcję, nie dało się uratować mu już tej nogi. Jedynie amputacją, to stwierdziłem, że lepiej będzie uratować życie naszemu koloniście za jego pomocą, ponieważ nie ma możliwości w czystym Remordzie, nie ma możliwości też operowania tego, co teraz robię, czyli czyli cięcia, operowania. O, Howler zrobiony. Howler to jest... po prostu nie ma możliwości zdobywania narządów za pomocą autopsji. Autopsję to macie, wiecie, autopsja to jest po prostu robienie, nie brud, tylko howler. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Sekcja zwłok. Ok, howler będzie przenosił nam itemy. Patrzcie. Teraz chwila przeglądamy. Będzie transportował teraz samą cenę galenica, która jest niepotrzebna nam kompletnie. W naszym składzie tutaj. Do lodówki. Wiążące części ciała. Zróbmy tak. Howling. Zajmij się howling. Ulecz krowę. Zajmij się howling. Tym. O, kuchnia jest zrobiona. Jeszcze zostało nam przeniesienie lodówki tutaj. Zróbmy tak, składowisko. Expand zone, nie z racji takie, że coś, tylko będzie łatwiej. Kopiuj. Ej, ten kopiuj. Czekajcie, bo nie wiem, które zrobiłem kopię. Kopiuj ustawienia. Klej ustawienia, zmień nazwę. Nie. Ja. Obszary, polecenia, tutaj jest. Zmień nazwę. Lodówka. Ten teren będzie lodówką. To składowisko dla napojów. Będzie ono przeniesione
Będzie ono przeniesione, będzie ono przerobione, to składowisko dla napojów. Na razie zostawimy je tutaj. Później będę robił osobne lodówki dla napojów, dla wody samej w sobie. Już mamy powoli leki robione. Ibuprofen to jest lek, który pozwala na być nie leczenie, tylko na uśmierzenie bólu, tak? Zdrowie. Tak, żołądek usunięty, rung usunięty, wątroba, serce. No, usunięte są wszystkie rzeczy, ale nie są tutaj wszystkie zatwierdzone. Nie wiem dlaczego, co jest takim powodem, jest to, że tutaj nie ma wszystkiego. Co możemy z nimi zrobić? Obrona. O, mamy pierwsze. Pierwszą obronę. Możemy do zrobienia, czyli montowany kamień. Lekki karabin maszynowy. I montowany minigun. To są. Musimy postawić. Musimy mieć tę broń, żeby postawić to. Tutaj mass grave. Pierwsze groby takie masowe. Wiem jak to wygląda, ale generalnie trzeba zrobić coś z kolonistami. Nie chcemy korzystać z sketu. Aha, nie położył się i latuj. Okay. Dlatego kolonista pisze, że śmiertelna choroba, ponieważ może się wykrwawić. Tutaj mamy ulepszoną wodę, nasz ulepszony prąd będzie przez jakiś czas z racji takiej, że więcej wody popłynie, ale to może spowodować nam zniszczenie naszych watermili. Brooker miał tą broń? Brooker miał tą broń, czyli weźmy Brooker, usuńmy jej broń, którą ma teraz. Zróbmy equip, ukój, zipgun, czy jak to się tam czyta. Żeby miała broń, pistolet. Teraz skład. Priorytet niski. Ustawmy na priorytet niski, wtedy wszystko co będzie potrzebne, co będzie do lodówki, będzie przynoszone tutaj. Ponieważ nie mamy na razie naściennego klimatyzatora ustawionego tutaj, przenieśmy jeden stamtąd. Przenieśmy też na chwilę obwód elektryczny tutaj. Minigbot. Ok, teraz tak. Kolejni koloniści biorą ślub. Jak widzicie, wrażliwe szaleństwo. Brook wpadł przez to, że nie może spać z Cedi. Jest to mój błąd, drobny błąd, ponieważ nie jest dokończone łóżko. Manny zajmie się tym łóżkiem, już będzie po problemie. To jest kolejni koloniści, którzy chcą spać razem. Usuńmy, żeby nie niszczyli tego łóżka, mimo że warto by było zniszczyć to łóżko, gdzie jest Cedi i Brock. Ok, już mają łóżko wspólne. Chwilę zajmie się tym. Ok. Brok teraz będzie oczywiście wkurzał. Będzie wkurzała naszego fila, naszego lekarza. Właśnie z racji takiej, że. Przynieśle. Z racji takiej, że właśnie. Okay. Że są po prostu. Czekajcie, chwila. Nie wiem co mówię. Po prostu, że że jest po prostu w taki mały okres, tak? Impossible to harvest. Nie, tak, possible to harvest. Odznaczmy. Zbioniką ciało człowieka. Tego Alpaun, tego nie ogarnię. Okej. Okay. Teraz Brock kłóci się z Philem. Jeszcze do tego Flores. No. Przestańcie się kłócić, Phil. Dobra, Brock.
Mimo co się kłócić, będziesz przenosiła. Chwila, wy się musicie uleczyć wszyscy, bo naprawdę to jest denerwujące, jak macie zginąć. Jest 20 minut odcinka, Furia jeszcze Jensen ma workbench, robotic workbench, nie pozwolę na to. Przynajmniej spróbuję nie pozwolić na to, gdzie jesteś, money, 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 tu jesteś money. Spróbuję aresztować. Bo ten bóg jest dalej działa, czyli po prostu bierzecie kolonistę, który jest w Furii, możliwej do ogarnięcia, próbujecie go aresztować, wtedy on odpada z Furii i automatycznie jest poza waszym zasięgiem. Kolonista teoretycznie nie ma co. Weź, dostaniesz smoke leaf, tak? Teraz tak, żołądek, left, wątroba. PC, brok. Też się ulecz. Na razie koloniści mają problem. O, mamy wesele. Many, Mariej, czy tu Hurto, czyli teraz robimy tak. Sobie transportowe, co to jest? Czekaj. A, jedzenie. Squash. Okej. Okay. Teraz tak, many i hurtle, czyli robimy tak. Łóżko. To łóżko odinstaluj. Cedi. Zajmij się tym, odinstaluj to łóżko. Przeniesiesz swoje łóżko zaraz. Przenieś łóżko tutaj. Zajmij się pracą nad podwójnym łóżkiem. Ponieważ potrzebuję przydział, jeszcze raz przydział muszę zrobić. CD Broker, chyba nie CD Brok, nie Broker, CD Brok, Brok, Brok. Brok, CD Brok, teraz Money. Odinstalujesz to łóżko, chociaż czekajcie, nie, cofnij. Obszary, obrona, meble, twójne łóżko. A, zmieści się tu, dobra. Tak, usuniemy Quality Builder, bo Quality Builder polega tylko na tym, że usuwa łóżko, gdy nie jest dostosowane. Będzie usuwało łóżko, Quality Builder usuwa łóżko w momencie, gdy jest poniżej poziomu, na którym jest ustawiony Quality Builder. Więc nie jest ono potrzebne w tym momencie, bo ja tak czy tak to łóżko bym cofnął z usunięcia. Oj, czekam na bardzo mocny, jakiś transport, który odbierze ode mnie ten węgiel, bo tego węgla jest naprawdę za dużo, jest 6000. A już nie mam co robić z tym węglem. Jest opcja zasilenia niektórych rzeczy za pomocą węgla, ale ja tym węglem nie zasilam zbytnio. Nie mam generatorów na węgiel, nie mam nic na węgiel. Howling w ogóle, gdzie jesteś, Howling? Aha, tu jest Howling, ładuje się. Teraz tak, kolejne, zobaczmy, tu było Hurtle, Hurtle. Postać, potrzeby. Hurtle Money, chcę space money, ok. Czyli robimy tak, money. Hurtle. Już mamy kolejne łóżka wolne dzięki temu. I mamy kolejne pokoje do zrobienia podwójne, czyli trzeba zrobić większe pomieszczenia. Budówka tu jest zrobione, tu jest zrobione. Ok. Miejmy nadzieję, że energię zaraz będzie. Bo później będę usuwał to składowisko, to składowisko będę przenosił tam, żeby mieć łatwiej. Przeniesiemy też tam od razu kuchnię. Zrobimy piec kuchenny już tam w środku. Jak już zrobimy lodówkę, oczywiście. Tak. Tak. Tak, tak. Zrobię tak, jak zrobiłem, czyli tutaj. No dobra, już postawię. O, artefakt. Miejmy nadzieję, że to będzie coś dobrego, nie będzie to atak. Zapiszmy w sumie dla bezpieczeństwa. Mamy 24 minuty odcinka jeszcze, które zostały, zapiszmy. Można powiedzieć coś neutralnego. Coś neutralnego.
zniszczyło nam, chyba nam to zniszczyło nasze tworzenie energii, ale to jest coś neutralnego, bo to da się odbudować, a kolonistów nie da się. Wiecie, kolonistów nie zbudujecie, nie zrobicie z. Nie posklejacie jak Frankensteina i nie ożywicie ich pomocą elektryczności. Zasilanie. Czekajcie. Okej, przepraszam was bardzo, że wczytałem przed tym artefaktem ten zapis przed tym artefaktem, przed użyciem tego artefaktu, ale chciałem sprawdzić dla pewności, czy to artefakt zniszczył nam Watermill Generator, bo byłem pewien. Nie byłem pewien, byłem przekonany, że to on, ale nie byłem w 100% przekonany. Byłem też zorientowany, że Watermill Generator może być zniszczenia mogą być spowodowane tym, że woda zaczęła mocniej płynąć. Okazało się, że miałem rację z tym drugim przekonaniem. O, teraz pozytywne. You achieved the artifact and sent signal and destroy yourself. The signal activated ancient crypto sleep tank. The tank released occupant who joining your colony, czyli obudziliśmy Daniego, Denisa Kay, który ma component bow, jeden z takich fajniejszych łuków. Możemy mu też operację zrobić. Oczywiście czego nie będę robił, oczywiście. Atakuj. Pracę. Będziesz naszym kolejnym lekarzem, kolejnym hakerem. Weźmy sobie tutaj hakowanie na dwa, zróbmy, bo. Trzy. Badania też nie będą. Potem będę musiał przerobić nam kolonistów na specjalistów. Czyli będę starał się zrobić to, co trzeba. Portal robi nam kolejnego bota, tym razem mining bota, ostatniego bota w tym zadaniu. Mamy 44 komponentów. Trochę komponentów straciłem przez to, że robiłem boty, ale zyskałem na tym, ponieważ mamy jeszcze komponenty do wykopania, a bot nam pozwoli na wykopanie tego. Więc. Plus minus. Okej. I okej. Taki plus z minusem. Turbulent Waters za 17 godzin się skończy. Nasze 17 godzin trwał. Czyli jeszcze się nie skończył, jeszcze będzie trwał. Alarm krytyczny, śmiertelna choroba. Dlaczego? Strata krwi? Nie, infekcja, infestal failure, coś takiego, więc Brokę tu, Lacey zajmie się tym, Brok się zajmie, Brzymketu zajmie się podnoszeniem, transportem, żołądka. Okej, generalnie powiem wam szczerze, jest tak zimno, że już nie mogę w moim pokoju wytrzymać, muszę herbatę sobie ciepłą robić. O, kolejny expo, jak myję włosy, to muszę mieć włosy, kurczę, jak jest dzień i jest przynajmniej mocno zapalony w piecu, bo. Jest problematyczne, dobra. Energia się musi zaraz tutaj dostać. Builderbot, szkoda, nie mogę builderbotem. Wiecie, nie mogę builderbotowi zlecić. Dobra, teraz zrób to, teraz zrób tamto, bo tutaj mamy przewód elektryczny, który by się bardzo przydał. Zróbmy tak. Jensen, budujesz przewód elektryczny, zrób cowling tych komponentów, ponieważ komponenty się mogą zniszczyć bardzo szybko, jak zostaną na zewnątrz. Speruj go. Money? To co money, money, money? Tak. Chwila. Ok, to.
Aha, bo nie może leczyć. Dobra, już wiem, co się stało. Po prostu on nie może leczyć. Dlatego nie może operować. Okej, okay, handlarz niewolnikami. Vincent? Czekaj, tu, Ketu. Nie, mam jeszcze Wouter. Wouter, niech Ketu robi badania. Wouter jest. Gra w szachy. Czekam, aż dojdą tutaj. Lacey, niech skończy operację. Okej. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Mam nadzieję, że ci się uda. Okej. Teraz tak. Wouter, chodź tu. Bo chcę zobaczyć, czy da się go odesłać kolonistom. Nie aresztować, tylko. Tu jest handel. A nie niszczy się na szczęście. Trochę dość dziwne, że nie niszczy się to w momencie, gdy jest woda. Walter, handlarz, Brock. Zajmij się. Nie jedz. Aha, dobra, to nie mogę. Zdrowie. Czekajcie. Skład. Przydać video without bionic. Teraz możemy przynosić. Wouter się będzie zaraz wracał. On się zaraz będzie wracał. Nie no, przejdzie przez tą wodę. Ale przeszedł przez tą wodę naokoło, tak? Specjalnie. Możemy go oddać? Nie możemy go oddać, więc z jednej strony plus. Moglibyśmy kolonistów kupić kolejnych, gdybyśmy mieli pieniądze na to. Dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Wyswobodzić ich z tej niewoli. Dobra, zróbmy zakupy i skończymy odcinek. 84 pelikanu. Howling. I dobra, w tym miejscu będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. W kolejnym odcinku już przeniesiona będzie kuchnia. Przeniesiona będzie składowisko. Jak tylko skończę tutaj, dostęp do energii już jest. Więc przeniesiemy to sobie. Za chwilę tutaj wszystko, co związane jest z kuchnią, jadalnię trzeba będzie zrobić. Muszę się zastanowić, gdzie ją zrobię. Możliwe, że zrobię tutaj jednak pomieszczenie mniejsze na warsztat. Ale zobaczymy, dobra. Dobra, tak więc w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa.